Dietetyka, kosmetologia, a także psychologia w biznesie. To nowe trzy kierunki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, które już od października odpowiedzą na najważniejsze trendy rynku pracy. Planujemy dwa. Jeden już dostaliśmy pozytywną opinię, akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To jest dietetyka i poradnictwo żywieniowe. Drugi kosmetologia jest przygotowanie i psychologia w biznesie. Ja pracuję w swoim zawodzie 17 lat. Tak jak powiedziałam na początku, nie wyobrażam sobie innej swojej drogi. A to jest coś, co mnie przekonuje, to przede wszystkim to, że jest to zawód z pasją, który daje ogromną satysfakcję w każdym dniu pracy z klientem, pacjentem, który do nas przychodzi. I wystarczy jeden mały uśmiech tak naprawdę i daje nam ogromną satysfakcję. A to, co mnie przekonuje, to przede wszystkim to, że jest to pewnego rodzaju zawód, który nigdy nie zostanie zautomatyzowany, bo nic nie zastąpi ludzkich rąk. No w dzisiejszych czasach jest coraz większy problem z otyłością i nie jest już to tylko problem estetyczny, ale również zdrowotny. Dlatego coraz więcej osób będzie potrzebowało pomocy u specjalisty. Zwłaszcza, że w internecie jest dużo sprzecznych informacji, właściwie nie wiadomo od czego zacząć. Na studentów kosmetologii czekają cztery specjalizacje. Przede wszystkim ekokosmetyka w dążeniu do trendów, blisko z naturą, pozostałe to modelowanie sylwetki z elementami suplementacji, jak również odnowa biologiczna, wellness, no i ostatnie wizaż i stylizacja z elementami charakteryzacji. Także serdecznie zapraszam, będzie się działo. Około 53% kobiet i 68% mężczyzn w Polsce ma nadmierną masę ciała, a 25% Polaków choruje na otyłość. 4 marca obchodzimy Światowy Dzień Otyłości. Dla tych, którzy będą chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o kierunku dietetyka i promocja zdrowia, zostanie zorganizowane specjalne spotkanie online 26 czerwca o godzinie 16. Wystarczy się zapisać. Na studiach będą zajęcia z podstaw chemii, biologii, anatomii człowieka, fizjologii, mikrobiologii, ale także tych takich bardziej praktycznych, technologii żywności, dietetyki, psychodietetyki, a psychodietetyka jest bardzo ważna, żeby właśnie umieć podejść do pacjenta, bo każdy człowiek jest inny. Powiem tak, przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania, te zainteresowanie. W przypadku dietetyki i poradnictwa rekrutacja bardzo dobrze nam idzie, jeśli chodzi o ten moment. Jest dosyć sporo zainteresowanów, ale to wynika przede wszystkim z tego, że my planujemy i chcemy realizować te kierunki bardzo praktycznie, co bardzo mocno podkreślamy i co jest spełnieniem oczekiwań naszych kandydatów. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.